Do 20 grudnia trwa akcja Senior w ruchu. Z bezpłatnych zajęć sportowych i wejść na basen czy bowling mogą skorzystać osoby po 50 roku życia, a więc nie tylko seniorzy. Zajęcia Senior w ruchu, czy też akcja Senior w ruchu, nie chciałbym skłamać, bodajże 13 sezon chyba. Są to zajęcia, które są finansowane przez nasz Urząd Miejski. Odbywają się od poniedziałku do piątku. W tym roku, jeżeli chodzi o zajęcia na sali, są to zajęcia w poniedziałki, środy i czwartki. W poniedziałki to jest to wzmacnianie oraz bodyball, środy yoga, czwartek pilates oraz piątek zajęcia nie na sali, a na basenie, czyli aqua aerobic dla seniorów. Ponadto w ramach tego właśnie projektu udostępniamy również basen dla osób po 50 roku życia nieodpłatnie w soboty między godziną bodajże 11 a 13 oraz bowling we wtorki między godziną 10 a 12. W ramach akcji można skorzystać z bezpłatnej godziny na basenie i godziny bowlingu w tygodniu. Seniorzy 50+ mogą też wybrać się na maksymalnie 2 zajęcia grupowe w każdym tygodniu. Wprowadziliśmy w tym roku taki troszeczkę restrykcyjny system weryfikacji. Jeżeli ktoś nie pojawi się na zajęciach, no to niestety będzie musiał odpuścić sobie zajęcia już do końca miesiąca, nie? Zależy nam bardzo na tym, aby seniorzy czy też osoby po 50 roku życia mogły z tych zajęć korzystać jak najwięcej, więc staramy się, aby osoby, które nie wywiązują się z rezerwacji, żeby nie blokowały miejsc dla pozostałych osób. By uniknąć konsekwencji, wystarczy odwołać rezerwację, najlepiej dzień wcześniej. Z akcji Senior w ruchu co roku korzysta kilkuset mieszkańców gminy Śrem.